50 lat temu bydgoska Polonia wywalczyła tytuł drużynowego mistrza Polski po raz pierwszy. Rok temu Unia Tarnów złote medale wygrała po ciężkim boju z Atlasem, także pierwszy raz w historii. Teraz obie najlepsze polskie drużyny żużlowe stają do bezpośredniej walki o tytuł mistrza w sezonie 2006. Z Tarnowa wita widzów Polsatu Sport Paweł Wójcik. Drodzy Państwo, naszym ekspertem będzie dziś Bogusław Nowak, były zawodnik Stali Gorzów, Unii Tarnów. Bogusław, witam serdecznie na naszym stanowisku. 6 tytułów drużynowego mistrza Polski, no i ten jeden najważniejszy, 1977 tytuł indywidualnego mistrza Polski. Goście z Bydgoszczy w następującym składzie. Z numerem pierwszym Andreas Jonsson, Szwed, 25 lat, drugi sezon w Bydgoszczy. Numer 2, doświadczony, jeden z najstarszych dziś w Parku Maszyn, jeśli chodzi o zawodników, Jacek Krzyżaniak. Z numerem trzecim nieco młodszy Robert Sawina. Z numerem czwartym jego partner w parze Michał Robacki. Numer 5, lider drużyny z Bydgoszczy, krajowy Piotr Protasiewicz. Numer 6, świetny junior, Krystian Klecha. I z numerem 7, rezerwowy młodzieżowiec Krzysztof Buczkowski. Zobaczmy, w jakim składzie pojedzie drużyna tarnowskiej Unii. Z numerem 9, a pierwszy w składzie gospodarzy. Tony Carson, 6-krotny tytuł indywidualnego mistrza świata. Numer 10 to Robert Wardzała z numerem 11, Jacek Golob z numerem 12, Stanisław Burza z numerem 13, Tomasz Golob z numerem 14, Marcin Rępała z numerem 15, Janusz Kołodziej, Carson, Jonsson, Wardzała i Krzyżaniak. Za mniej więcej 20 sekund wszyscy muszą stać nieruchomo, a Marek Wojaczek, prowadzący to spotkanie, zwolni taśmę. Jonsson zostaje troszeczkę, Carson. Krzyżaniak jest na prowadzeniu. To bardzo nietypowa historia. Proszę, jest Andreas Jonsson na miejscu drugim. Niespodzianka, zostaje 6-krotny mistrz świata. Tony Carson za plecami swojego młodszego kolegi z reprezentacji Trzech Koron. Jonsson jest drugi, Krzyżaniak jest niesamowicie szybki. Teraz Carson przechodzi Jonssona. Carson bliżej krawężnika, szeroko jedzie Jonsson, ale Carson nie rezygnuje do końca. Krzyżaniak teraz będzie musiał otwierać ataki doświadczonego Szweda. Ależ on balansuje na tym torze. Jak nie z lewej, to z prawej. Teraz musiał zwolnić Jacek Krzyżaniak. A Tony Carson pokazuje, że czuje się na tym torze. Wyśmienicie, ale Jacek Krzyżaniak nie rezygnuje. Jeszcze próbuje walczyć z Carsonem. Na miejscu trzecim mamy Andreasa Jonssona. Nie liczy się w tej stawce Robert Wardzała. 5-1 zrobiło się do 3-3. Ostatni miraż, za chwilę wyjście na prostą i stadion w Tarnowie szaleje. 3 punkty dla Carsona, 2 dla Andreasa Jonssona. Uwaga, Tomasz Golob w kasku koloru czerwonego, obok niego Piotr Protasiewicz w kasku koloru żółtego, Marcin Rępała w kasku koloru niebieskiego i Krystian Klecha w kasku koloru białego. Najbliżej bandy, ależ skład. Pod taśmę wychodzi Protasiewicz, ale jest na dojściu szybszy Golob. Golob wypycha Klechę. Marcin Rępała pilnuje krawężnika i Unia Tarnów na prowadzeniu. Gospodarze na tym pierwszym okrążeniu, na dwóch pierwszych miejscach, ale walczy Piotr Protasiewicz. Fantastyczne wyjście spod taśmy, ale później znakomicie taktycznie rozegrane wyjście z tego pierwszego wirażu i wejście na prostą. Sławomir Drawik mówi, że Tomasz Golob na tym torze zdobywa czasami nawet w cudzysłowie więcej niż komplet punktów. On rozumie się wybornie z Marcinem Rępałą. Defekt motocykla Krystiana Klechy zjechał już na murawę, tak więc osamotniony Piotr Protasiewicz, ale traci już kilkanaście metrów do drugiego w tym wyścigu Marcina Rępały. Jest szansa więc na to, aby Tarnowianie powiększyli przewagę. Rępała, Tomasz Golob, któremu tak pechowo wczoraj szło w czasie Grand Prix Łow. No i na miejscu trzecim Piotr Protasiewicz. Jeśli tak przyjadą na metę, będzie to drugie podwójne zwycięstwo w tym meczu zawodników tarnowskiej Unii. Staje się ono teraz faktem. Unia Tarnów 16, Polonia Bydgoszcz 8. Marcin Rępała zrobił to, co wydaje się idealne było dla niego. Właśnie przyciął z tego
praktycznie czwartego toru do krawężnika i tam, gdzie jeszcze jest ta przyczepność wyjątkowo dobra, on nawet te przednie koło miał poza kreską, jak się mówi, i doskonale wyszedł, praktycznie pierwszy wyszedł z tego łuku. Najbliżej krawężnika Andreas Jonsson w żółtym, zawarzał Piotr Protasiewicz w kasku koloru białego i w kasku koloru czerwonego Jacek Golob. Już cała czwórka przy taśmie maszyny startowej. Jonsson i Protasiewicz, ale Golob próbuje po szerokiej. Bardzo mocno rozpędził swój motocykl. Jacek Golob został burza na miejscu czwartym i Jacek Golob, to on pokazuje, że przynajmniej na tym pierwszym okrążeniu zanotował w pierwszym swoim występie wypadek przy pracy. Ale już minął Goloba Piotr Protasiewicz. Teraz dobiera się za Jacka Goloba. Także Andreas Jonsson za mocno się wyniósł pod bandę. Zrobiło się z 3 do 3, 4 do 2 dla Polonii Bydgoszcz. Protasiewicz na prowadzeniu, na drugim miejscu Jacek Golob, na miejscu trzecim mamy Andreasa Jonssona i stracił teraz już sporo metrów Stanisław Burza. Tymczasem Piotr Protasiewicz potwierdza, że ta fantastyczna dyspozycja z ostatnich dni to nie jest przypadek. Zresztą on na tym torze czuje się bardzo dobrze, bo przecież w finale indywidualnych Mistrzostw Polski był najlepszym zawodnikiem spoza wszystkich żużlowców, spoza krajowych, poza tych z unitarną, ale teraz osłabł motocykl Goloba, próbuje to wykorzystać Andreas Jonsson. Jak się zakończy ta zabawa? Uwaga! Jeszcze zatrzepotało motocyklem Goloba. No i bardzo odważny, no nie wiem, za chwilę tutaj nasz ekspert będzie oceniał, czy nie na granicy fair play atak Andreasa Jonssona. W każdym bądź razie 5 do 1 wygrywa Polonia. Wykorzystał swoją czwarty tor jazdy Jacek Golob. Pięknie pojechał po duże, napędził się, wygrywając ten pierwszy łuk. Dlaczego on poszedł w małą? Trudno mi to zrozumieć, bo jak przecież jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, doskonale wiedział, że tylko duża tutaj chodzi i tam trzeba pilnować tego wyniku. Czemu taką podjął decyzję w środku, gdzie najmniej przyczepnie, najmniej można się rozpędzić. Ten moment jest trudny dla zawodnika, który został wypchany jakby na tą dużą. W kasku koloru niebieskiego po raz trzeci w tym meczu Marcin Rempała. W kasku żółtym Robert Sawina, w kasku koloru czerwonego Tomasz Golob-Robacki. W kasku koloru białego niewątpliwie najsilniejsza para drużyna tarnowskiej. Myślę, że powtórzą manewr z pierwszego biegu. Marcin Rempała pójdzie po małej. Golob, ale dobry start też Sawiny. Zostaje przyblokowany Rempała. Robacki nie wykorzystuje, natomiast no, czuje się dobrze na krawężniku tego stadionu. Młody Rempała walczy z Sawiną o miejsce drugie i walczy skutecznie. Sawina spada na miejsce trzecie, ale teraz to Robert Sawina będzie próbował przejść przy wewnętrznej. No ale znając taktykę, mądrość jazdy pary Tomasz Golob, Marcin Rempała, no mógłbym teraz postawić całkiem niezłą sumkę na to, że tarnowianie ten wyścig raczej wygrają 5 do 1, jeśli nie spotka ich coś nieprzewidywalnego w postaci defektu. Na prowadzeniu mamy Tomasza Goloba. Drugi jedzie Marcin Rempała, na miejscu trzecim Robert Sawina i na czwartym Michał Robacki. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że ta para tutaj w Tarnowie to jest jedna z najlepszych par zdobywających punkty w Ekstralidze. I ten mecz to potwierdza, wygrywają ponownie 5 do 1. No i w całym meczu mamy 22 punkty dla Unii, natomiast 14 oczek dla drużyny z Bydgoszcz. Wyścig ósmy przed nami, w białym kasku Krzyżaniak, w czerwonym Tomasz Golob, w żółtym Andreas Jonsson i w kasku koloru niebieskiego Marcin Rempała. Tomasz Golob przy wejściu jest na pierwszym miejscu, a tym razem z kolei piękna walka. Andreas Jonsson nie odpuścił, troszeczkę zmienili taktykę tarnowianie na ten wyścig. Jak to będzie wyglądało przy wyjściu Marcin Rempała i Andreas Jonsson? Na razie górą Szwed. Szeroko jedzie Szwed.
On walczy tutaj z Golowem o pierwsze miejsce. Golow musi odbierać teraz jego ataki. Unia, Tarnów, 4, Polonia 2. Tak to wygląda na dystansie, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. To Andreas Jonsson może tutaj wygrać z Tomaszem Golowem, ale równie dobrze Szwed może przegrać rywalizację z Marcinem Rempałą. Został Jacek Krzyżaniak, jest daleko za tą niesamowicie szybką trójką. Piękna walka tych zawodników o 3 punkty, jak na razie, którą gospodarze Tomasz Golow, Jonsson i na miejscu trzecim mamy Marcina Rempałę. Teraz ostatnia okazja dla Jonssona, aby spróbować objechać Golowa. Schodzi do krawężnika, wszyscy wstają, Andreas Jonsson wygrywa! Start mamy, widzimy start. Tomek zdecydowanie wygrywa, patrzy się, gdzie jest Marcin. Marcin na ścieżkę, ale Jonsson jednak zobaczył, że ta mała chodzi, przyciął motocykl i był już właściwie pierwszy z tego wyjścia. Tomek się rozpędził i ciągle jeszcze patrzył się na Marcina, który tutaj również starał się maksymalnie wykorzystać ten mały tor. Wydawało się, że już tutaj może przejść na po pierwszym uchu. No niestety, te słynne nożyce to są naprawdę, to są największa broń zawodników, którzy potrafią to zrobić. To jest wielka umiejętność. Rozpędzić się od razu na dużą i przyciąć od połowy łuku, przedłużyć tą prostą. I świetnie to wykorzystał właśnie Jonsson. Jeszcze mają mniej więcej 35 sekund na to, aby stanąć pod taśmą. Jako pierwszy uczynił to Jacek Golow. Teraz pozostali 3 zawodnicy już niemal nieruchomo. Łuczkowski, Golow, Protasiewicz i Górza. Protasiewicz chyba będzie pierwszy, jeśli wykorzysta przyczepność na szerokiej, ale walczy o to pierwsze miejsce. Jacek Golow! O Jezus Maria, ale mamy wypadek. Wyścig zostaje przerwany. Podnosi się Piotr Protasiewicz. Zobacz, Protasiewicz w żółtym, Golow w czerwonym. No mamy jeszcze ujęcie z innej kamery? Tak, to jest. Jacek niby był trochę z przodu, ale Protasiewicz był, Piotrek był napędzony. Zdecydowanie miał większą prędkość. No i niestety nie zostawił mu tam, zostawił mu miejsca. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia Piotr, wykluczenie tego wyścigu, decyzja sędziowska. Jakie jest twoje zdanie? Zdanie? Jest za szybko i za gorąco, żebym to powiedział, bo bym powiedział bardzo po męsku. Takie numery, jakie robi w Grand Prix, podobne robi dzisiaj. Jason Cramp a la Crardy w tym roku? Nie, no śmiech na sali, nie chcę mi się tego komentować. A nie wiem, za co są nominacje do sędziowania cyklu Grand Prix, bo kiedy ja jestem rozpędzony pod płotem, wiadomo, że jadę dłuższym torem jazdy i z wyjścia się zrównam prędzej czy później. Dostawia się chociaż 20 cm, a przykleję mnie do płotu. Teraz ustawia się także Jacek Golow. Widzieli Państwo tam cały sztab braci Golowów. Pracował już nad tym w międzyczasie, aby doprowadzić sprzęt Jacka do pełnej używalności. Czy Łuczkowski? Ależ wyszedł świetnie, ale niestety na wejściu, niestety dla drużyny bydgoskiej, to nie był w stanie pociągnąć, aby objąć prowadzenie. Troszeczkę mam wrażenie, brak objeżdżenia i rutyny spowodowały, iż młody junior Polonii Bydgoszcz jedzie na miejscu trzecim, a prowadzi ten, który przed chwilą jeszcze leżał na torze. Jacek Golow, na drugim miejscu Stanisław Burza, no i na trzecim Krzysztof Łuczkowski. Układa się więc to wszystko na 5 do 1. Pewnie prowadzi motocykl Jacek Golow, teraz szerzej Stanisław Burza, no i trzeci. Mniej więcej 10-12 może metrów za Burzą mamy Krzysztofa Łuczkowskiego. Za moment rozpocznie się ostatnie okrążenie. Para tarnowska jedzie po kolejne, podwójne zwycięstwo. Wydaje się, że nic z tych 5 punktów tarnowianom już
nie odbierze. Tym bardziej, że traci na dystansie młody Guczkowski. Ostatni wiraż, ostatnia prosta i 3 punkty dla... No, jeszcze do końca ścigali się. Chyba też nie do końca potrzebnie, ale 3 punkty Burza. Przegrał Burza. A więc Klecha i Sabina kontra Marcin Rempała i Tomy Ricard. Klecha w białym, Rempała w niebieskim, Sabina w żółtym, Ricardson w czerwonym. Ricardson, ale Christian Klecha jest na prowadzeniu. Brawo dla juniora z Bydgoszczy. Czy tylko będzie w stanie utrzymać to pierwsze miejsce? Ricardson jest drugi, Sabina jest trzeci. Marcin Rempała był czwarty, Christian Klecha na prowadzeniu. Pilnuje krawężnika, Ricardson napędził się, wjechał prawie na bandę. Ale nie jest w stanie jeszcze przejść juniora z Bydgoszczy. Wielka niespodzianka wisi w powietrzu. Christian Klecha długo chyba pracował przy motocyklach. Na razie jedzie przed 6-krotnym mistrzem świata. Klecha na prowadzeniu. Teraz troszeczkę chyba niedokładnie skontrował motocykl. Ricardson go wyprzedza, ale Sabina jest na miejscu trzecim. Klękany atakami po zewnętrznej przez Marcina Rempałę. Rempała jest czwarty, a więc prowadzenia 4-2 dla Bydgoszczy zrobiło się 3-3. Klecha jednak toczy piękny bój ze szwedzkim mistrzem świata. Piękna walka w tym wyścigu. Popełnia błąd Marcin Rempała, wyprzedził go Robert Sabina. Walczą o każdy punkt w tym biegu zawodnicy. Kto będzie trzeci? Marcin Rempała. A więc zwycięstwo 4-2 dla drużyny tarnowskiej Unii. 3 punkty Ricardson, 2 punkty Klecha, 1 punkt Rempała i bez punktu Robert Sabina. Burza teraz przy krawężniku, Christian Klecha, obok niego Jacek Golob w kasku czerwonym, Andreas Jonsson, najbliżej bandy to Piotr Protasiewicz. On jechał będzie jeszcze w wyścigu 13. Za moment Marek Wojaczek woli taśmej, pójdzie na górę. Andreas Jonsson chyba jest najszybszy. Szeroko jedzie Jonsson, Golob prowadzi, ale Klecha także wciął się przed Burzę. No i mamy jak na razie remis, gdyż na prowadzeniu Golob. Burza jeszcze próbuje wejść między zawodników bydgoskich, ale nie jest udane. Jonsson na miejscu drugim, Klecha jest trzeci, chociaż teraz Burza walczy, Jonsson i Golob. Golob traci drugą pozycję, ale na trzecie przechodzi Stanisław Burza, ależ walka. Piękny pojedynek w tym wyścigu. Burza przed Klechą, a więc nadal 3-3, z tym, że na prowadzeniu Andreas Jonsson. Drugi Jacek Golob, trzeci Stanisław Burza, na czwartym miejscu Christian Klecha. Kolejny bardzo ciekawy wyścig. Andreas Jonsson odjeżdża od rywali, Christian Klecha jest czwarty, ale jeszcze próbuje minąć Burzę. Burza cały czas trzeci. Jak zakończy się ten wyścig? Klecha czy Burza? Jest Stanisław Burza na miejscu trzecim, dla niego 1 punkt. 3 dla Jonssona, 2 dla Golowa, Klecha 0, 3-3, 45-27. Czy Polonia wydrze jeszcze co najmniej 10 punktów? Zobaczymy, 3 biegi do końca tego meczu. Taśma w górze, Tomasz Golob, czy Protasiewicz? Golob! Golob jest na szerokiej, jest pierwszy, ale Protasiewicz pilnuje krawężnika i Piotr Protasiewicz jest pierwszy, nie! Mija go rozpędzony Tomasz Golob. To jest wyścig na pewno, z podtekstami. Golob szeroko, bliżej krawężnika Piotr Protasiewicz, a tymczasem o trzecie miejsce. Także niesamowity bój. Janusz Kołodziej próbuje minąć Protasiewicza. Czy mu się to uda? Na czwartej pozycji Robert Sabina, a więc układa się to wszystko na 4-2. Kołodziej teraz, niesamowita akcja przy bandzie, ale odbiera te ataki Piotr Protasiewicz, który jedzie teraz jakby środkiem toru, ścina do krawężnika. Kołodziej zbliżył się do Protasiewicza, ale Protasiewicz cały czas na miejscu drugi, prowadzi niezagrożony Golob i teraz minął Protasiewicza Janusz Kołodziej. Błąd, olbrzymi błąd Piotra Protasiewicza, nękany atakami przez juniora z Tarnowa, ale czy
czy na pewno przyjedzie na trzeciej pozycji Piotr Protasiewicz. Teraz z kolei błąd Janusza, niewykorzystany do końca. Piękna walka kolejna w wyścigu, tym razem 13. Musimy twierdzić, że tutaj absolutnie Tarnowianie wcale nie muszą być faworytami w jednym, jak i w drugim wyścigu. No tylko wszystko zależy od tego, jak zachowają się na dystansie. I Sabina, który musi się w końcu przełamać. No i Krystian Klecha, czy będzie w stanie pociągnąć do końca. Taśma w górze, Sabina. Jest bardzo ciasno, Sabina obejmuje prowadzenie, ale Klecha jest na miejscu drugim. A więc jakbym przepowiedział, Polonia Bydgoszcz na tym pierwszym okrążeniu 5-1, ale przed nami jeszcze trzy kółka. Sabina i Klecha na trzecim miejscu. Kołodziej, ale Kołodziej przechodzi teraz Klechę. I Kołodziej próbuje zabrać się za Roberta Sabinę. Na czwartym miejscu mamy Stanisława Burzę. Bardzo blisko, bardzo ciasno. Sabina ogląda się, kto jest za jego plecami. Nie byle kto, bo Janusz Kołodziej, wychowany gitarny, indywidualny mistrz Polski. Jeszcze jedna akcja we wykonaniu Janusza Kołodzieja, ale blokuje go Robert Sabina. Niezwykle doświadczony, z kolei próbuje się włączyć do walki. Burza, ale zakopał się. Podniosło mu motocykl lekko i cały czas na czwartym miejscu. Kołodziej czy Sabina? Czuje oddech Kołodzieja. Sabina ciśnie manetkę gazu. Janusz Kołodziej. Kto wygra wyścig 14? Robert Sabina jest pierwszy. Janusz Kołodziej jest drugi na miejscu trzecim. Mamy Krystiana Klechę. Uwaga, wyścig 15, a więc ostatni. Piotr Protasiewicz w kasku koloru żółtego, najbliżej krawężnika. W kasku koloru czerwonego Tonery Carson. W kasku białym pojedzie drugi ze Szwedów oglądanych w dzisiejszym spotkaniu, a więc Andreas Jonsson. Ten bieg będzie okrasą całych zawodów. I Tomasz Golob w kasku koloru niebieskiego. Równo, ale Golob chyba będzie pierwszy. Golob i Richardson. Szeroko pojechał Andreas Jonsson. Uwaga, Piotr Protasiewicz na prowadzeniu teraz minął, bo Tomasz Golob. Richardson, ach, jest upadek. Wyścig zostaje przerwany. Werdykt sędziowski już Państwo zaobserwowali. No, Piotr Protasiewicz został wykluczony. Nie mógł być inny, proszę bardzo. Tutaj nic mu nie zrobił. Tu kwestia była tylko właśnie takiego, wiesz, wjechania trochę na prostym. Ten moment właśnie wyłamania był za późno. I osamotniony Andreas Jonsson w kasku koloru białego. Ależ wystartował Andreas Jonsson, ale zakłada się na niego Golob. Jest także Tony Richardson. No i jest ciasno, musiał spasować Andreas Jonsson, jeśli chciał bezpiecznie wejść w ten wiraż, ale nie rezygnuje Szwed. Natomiast przejść tak dwóch utytułowanych zawodników, tak dobremu zawodnikowi. Będzie im bardzo trudno, ale trzyma się na kółku, jest to piękne, będzie próbował do końca. Zębem do końca walecznie, teraz Richardson troszeczkę za daleko odjechał, ale nie był w stanie wbić się przed Richardsona. Andreas Jonsson szeroko, bardzo szeroko, próbuje jeszcze raz, no ale ten motocykl jest... No nie tyle słaby, ale po prostu nie ma miejsca, aby się przebić. Za moment ostatnie okrążenie. Jonsson cały czas blisko, mimo iż jedzie trzeci, to naprawdę daje nam wiele powodów do radości z oglądania tego wyścigu. Golob, Richardson i wydaje się, że Unia na koniec wygra 5-1. Nie wygra, nie wygra, nie wygrała! A więc tylko 4-2 dla świetny, świetny bieg. Jonsson to małą wykorzystał, jednak nie zawsze ta duża. Tutaj właśnie Richardson popełnił ten błąd, poszedł środkiem toru i niestety przegrał. 56-34, jest spora zaliczka, tego spora nie da zaliczka się ukryć. Ale w Bydgoszczy wierzę, że Polonia powalczy.